Dzień dobry, cześć. Ja mi jest Nexuro. To jest moja wtyczka, 70 poziom i stwierdziłem, że zrobimy sobie, kurde, transmoga jakiegoś ładnego. Czy ja tutaj w ogóle mam coś, co mógłbym zrobić jakoś tak ładnie w transmoga? Mam 70 poziom do kurde nedzy. O, panie! O, jakie fist weapony mogę mieć dobre. A to co to to jest? Jagged fist. Aha, to takie te. Nie, no to takie fist weapony, albo takie coś. Oh my god, so much the Burning Crusade. Oh my god, ale to dobrze wygląda, widzicie? Lepsze niż te kuta Feniksy, kurczę. Teraz kwestia jest taka, czy ja chcę mieć jedną taką, czy dwa kuta Feniksy? Dobra, weźmiemy takie, to wygląda po prostu przeobsko. Przeobsko, czy ja mam jakieś sety z The Burning Crusade, jeśli chodzi o to? Może coś takiego? Jakoś tak tutaj, taki kurde, taka szamanka, może coś w tym stylu? A, bo tu mam więcej tych, patrzcie. Przedmiotów, kurde. Robienie transmoga to zawsze wygląda tak samo, takie i tak se, kurde, coś tu ustawiamy. Oh my god, to jest też, pamiętam, ten hełm też był, kiedyś można było go kupić chyba na Auction House, ile dobrze kojarzę. Więc mniej więcej tak, zobaczmy sobie jakąś klatę. Jakaś klatę, kurczę, czy by tutaj pasowała pod to wszystko jakoś, może takie coś. Takie niebieskie, no ja to powiem wam, w transmogi to w ogóle najlepsze. O Jezus, latmog możemy zrobić, o Jezu. O my gy. No nie wiem, czy to tak przystoi nam tutaj. Zróbmy taki klimatyczny, ładny, żeby to tak pasowało do siebie mniej więcej, bo to wiadomo, już nie bywa. O, na przykład takie se rękawiczki weźmiemy. Jakieś tutaj, co to, spodenki by się też przydało, jakieś fajno. No nie mam tak pod kolor w sumie żadnych spodenków. Nie mam spodenków pod kolor, same tak jakieś takie średniawe bym powiedział. Może to takie musimy majteczki sobie zrobić po prostu. Są leatherowe. Nie, no takich shortów to nie. Naprawdę nie mam żadnego nic takiego. Takie coś? No dobra, niech będzie. Niech na razie będzie, nikt nie patrzy na spodnie. Każdy patrzy na tyłeczek. Tak to działa. Może jakieś fajne buty. Te buty. Z butami będzie problem, te kopytka tutaj, holy shit. Jakiś transmog by się... Dobra. Jeszcze jakąś pelerynkę walnijmy. Jest coś takiego niebieskiego? Dobra, będę wyglądał jak śmieć najwyżej, mówi się trudno. Go boys! Ta pelerynka jest po prostu przeokropna, ale cóż. No chyba, że weźmiemy sobie jakąś taką czarną. Chociaż taka też jest całkiem przyjemna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Który level? Mamy level 70. I właśnie wyruszamy, słuchajcie, po to, by kupić sobie latanie. Latanie to jest bardzo ważna rzecz. I przy okazji postaram się kupić to takie lepsze latanie, żeby szybciej nam po prostu szło to levelowanie. Szybsze szło nam levelowanie. Tutaj szybsze granie. Biały pasuje do większości, kurde, rzeczy, tak teraz patrzę. Jakieś takie, no to jest najgorsze, czuję się jak kobieta. Nie lubię czuć się jak kobieta. Okropne uczucie, takie, a może to, a nie to wygląda ładnie. Oh my god, piękne, śliczne. Piękne, śliczne, śliczne. Natomiast jeśli chodzi o latanie, to powiem wam, że bardzo denerwuje mnie latanie, bo z jednej strony jest naprawdę zajebiste, a z drugiej strony jest to tak wkurzająca rzecz, jeśli chodzi o interakcję z community względem latania, że szok. Ten temat już poruszałem wiele razy. Wiecie, o dobra, wiecie co, weźmiemy sobie tutaj, to będzie pasować do tego. No, pasować do naszych glovesów, o tak, które zrobimy do The Burning Crusade style. Ale jakby temat... Community jest bardzo mocno podzielone, jeśli chodzi o latanie, o temat latania. I zaraz pewnie na czacie będziemy mieli różnego rodzaju dewagacje na ten temat. Ale powiem wam szczerze, że... Kurczę, tak osobiście denerwuje mnie to, jak zawsze, wiecie, wychodzi powiedzmy nowy dodatek i teraz zamiast... Są autentycznie ludzie, którzy, jeżeli chodzi o Battle for Azeroth, są na zasadzie, nie tak wiecie, olef, mam nadzieję, że gra będzie bardzo dobra, nie wiem, albo mam nadzieję, że kurde gra będzie spełniać moje oczekiwania, albo że będzie jakaś tam fajna taka opcja, to, tamto, tylko ludzie są na zasadzie, jak nie będzie kurwa latania od razu, to ja kurwa nie gram w tą grę. Nie gram w tą grę i nie będę w nią grał, bo nie ma latania, nie mogę mojego ptaka używać. I argumentem na to jest, wiadomo, że to trzeba tam, żeby szybciej se latać i tak dalej, to wiadomo, to łatwiej jest, po prostu przyjemniej, nie? Ale to jest, nie po to mojego ptaka farmiłem, żeby nie móc na nim jeździć, ani nic, takie, oh my god. Denerwuje mnie to zawsze.
Ja to jestem jednak zwolennikiem tego systemu. Ten system, który teraz został wprowadzony, jest naprawdę fajny, wtyczka. Chodzi mi tutaj dokładnie o system polegający na tym, że najpierw sobie jeździmy, a później stopniowo odblokowujemy latanie. I tyle. Moim zdaniem to jest mega spoko. Moim zdaniem to jest mega spoko i tak powinno zostać. Kurde Boże, jak ja wyglądam jak śmieć. Dobra, przejdźmy na Scarship Legion, który jest połączony z Defiasem, żeby nie było, że gram na innym serwerze. Kurde, ale byłby przypał. Więc no nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale no. Nie bierz peleryny, usuń ją w transmogu. No nie, no właśnie, kurde. No to i teraz mamy kolejną szkołę ludzi. Ci, którzy lubią pelerynki i ci, którzy nie lubią pelerynek. Ja jestem ten, który lubi pelerynki. Jakby bardzo rzadko zdarza mi się w transmogach nie używać pelerynek. Prawie w ogóle. Jeszcze chyba nie miałem takiej sytuacji, żebym wyłączył ten. Jakby pelerynka dla mnie jest naprawdę ważnym elementem i zawsze lubię je mieć. Zresztą pamiętam, peleryna w dawnych czasach, podobnie jak shouldery czy hełm, była taką oznaką wbijania wyższego poziomu. Czekajcie, bo to jest ten największy, dobra. O co tu chodzi mi? Generalnie chodzi mi o to, że... wiecie... shouldery pierwsze, o ile dobrze kojarzę, można było zdobyć, jeśli chodzi o maila, czyli warrior, paladin i tak dalej. O Jezu, słupka dostałem. A, bo to tutaj, kurczę, tell me Dave, 4 miesiące, kurczę, 4 miesiące razem paskudny przystojniaku. Jak można być paskudnym, ale to oksymoron, żeś zrobił, no nie? Zarzuć dla mnie grzywką, no dobrze, no niech ci będzie. Proszę bardzo, dla ciebie tylko grzyweczką zarzuciłem, ale teraz ci nie podziękuję za słuchanie. Nie, no oczywiście, dziękuję bardzo za subskrybenta. Witam w gronie subskrybentów po raz czwarty. Po raz czwarty, to już jest 4 lata, słuchaj. 4 miesiące podczas 4 lat, o. Dziękuję bardzo za subka i miłego pobytu na streamie. Oh my god, nie wytrzymam. Gremli, 6 miesięcy, pół roku! Pół roku, wiesz co to znaczy? Że to już pół roku minęło. Dziękuję ci strasznie, naprawdę. Pół roku, powiem wam, że pół roku temu byłem pół roku młodszy, słuchajcie. Teraz już jestem pół roku starszy, więc dziękuję ci bardzo, słuchaj. Czaisz, że jak subskrybowałeś mnie pół roku temu, to byłem głupszy niż jestem teraz. Człowiek ponoć się rozwija. No chyba, że ten... że mnie to nie dotyczy. To jest tak bardzo możliwe. Dziękuję bardzo, Gremli. Kłaniam się oczywiście wam, chłopaki. Dave, Gremli, bierzcie moje motki, zabierzcie je na koniec internetu i życzę miłego pobytu na streamie. Ale dokończę moją historię. No właśnie, i kiedyś było tak, że można było zdobyć właśnie jeden z pierwszych shoulderków na bardzo niskim poziomie. I był taki quest w Lochmodan, który nazywał się Wanted Choxul. Hoxul, ja mówiłem zawsze Choxul. Choxul. Natomiast był to taki ogr i ten quest był na wysoki poziom, ale można było go właśnie wziąć w Telsamarze, tutaj dosłownie przy tablicy, i trzeba było przepłynąć tutaj do Moghosh Stronghold i tam właśnie w takiej dziurze znajdował się elitarny mob jeszcze wtedy. Zresztą jak ja jeszcze grałem, to były elitarne moby właśnie w tamtym miejscu, czyli wszystkie te ogry tam były elitarne. No i właśnie można było zrobić coś takiego, że tego questa się bierze tam na tym 11-12 poziomie. Quest był na tak 18-19 i można było go wykonać wcześniej, oczywiście z pomocą czyjąś tam. No i tutaj dochodzi jeszcze to, że nagrody, które tam były, leciały, no to można było sobie wybrać i były właśnie shoulderki mailowe, ale bez levela. Czyli mogliście na 10 levelu, jeśli mogliście podnieść... Znaczy, nie wiem, od którego można było podnieść ten właśnie quest. Można było już mieć shoulderki i to był swag. Shoulderki kiedyś to był swag. Pierwsze shouldery to były takie... O, nice! Jedne w ogóle z pierwszych hełmów, które zakładaliśmy na web, one były w okolicach 27, 25, 6, 7, coś koło tego. Były pierwsze hełmy, takie kapturki po prostu można było sobie nałożyć. O ile dobrze kojarzę, no chyba, że to był 22 albo coś takiego, już właśnie gdzieś między 20 a 30 poziomem. Ale można było właśnie też mieć nieco szybciej ten hełm, robiąc go z inżynierii, gogle. Tam na 100 inżynierii robiłeś takie gogle, one tam dawały trochę chyba staminy. Tam używało się Tiger's Eye chyba, do tego, żeby to stworzyć. No i wiecie, no i to był taki, wiecie, taki...
taki efekt, o, jak ja leveluję, shoulderki mam, to już tak fajnie było. No i pelerynka też była takim wyznacznikiem naszego levelowania, czy też pokazywała nam nasz status z jednej strony, bo z questów na początku dostawaliśmy takie, dosłownie świstki papieru, kojarzycie? Taki świstek papieru, po prostu zwykły nakładany, takie króciutkie gówno. Później takie nieco dłuższe, takie średniawe pelerynki i te już wysoko levelowe, one były właśnie takie długie, takie mega długie peleryny. Ta długa peleryna to takie, so good. I było parę takich właśnie na low levelu, takich właśnie ten, ja je kupowałem i nosiłem je, nawet jeżeli gorsze statystyki miały od innych, ale nosiłem, bo były dłuższe, kurde, nie? Pelerynka zasłania ważne rzeczy u Draneiki, usuń to, chodzi o ogon, oh my god, mamy tutaj ogonowych fetyszystów, kurde, co tu się dzieje? Pykasz sobie w Guild Warsy 2, Guild Warsy 2 grałem kiedyś tam, taka chillowa giereczka, no, można powiedzieć. Pół roku temu miałeś 13,5 lat, tak jest, dokładnie. Kiedyś było lepiej, ale kiedyś było. To już pewne, że szaman? No właśnie, myślę, że tak. Myślę, że szamanem tutaj sobie przysiądziemy i będziemy grali. Jaki spek mnie ciągnie? Ciągnie mnie, szczerze mówiąc, Elemental, ale z drugiej strony Enhancement też jest mega spoko, bo jest przede wszystkim dynamiczny. Jeśli chodzi o resto, to tak, no nie mogę tutaj powiedzieć, że mi jakoś specjalnie ciąga i targa, że o, ale bym poleczył resto, ale bym poleczył resto, a! Ale będę na pewno resto jeszcze grał, znaczy na pewno to będzie mój taki main off spec, czekajcie, sorry, bo taki kurde, muszę iść do fryzjera, jak to jest w ogóle hasło Nexus, muszę iść do fryzjera, ale to będzie taki mój main off spec, czyli jakbym miał trzy speki, no to ten spec będzie na drugim miejscu, o, w ten sposób. Więc troszeczkę będę chciał sobie na pewno poleczyć. Jak zdobyć twojego transmoga na Doriku? On jest z PvP, po prostu Roman z PvP. Myślisz, że serwery z Vanilli będą tylko jak się kupi Battle for Azeroth? BFA się pisze, nie BOA. Wiesz co? Nie wiem, nie mam pojęcia. To już zależy, jak Blizzard będzie chciał to rozegrać, bo nie mogą tego rozegrać głupio. Bo jeżeli będą to rozgrywać głupio, no to tak naprawdę nic na tym nie zyskają. Więc na pewno myślę, że to będzie w ramach abonamentu, bo nie sądzę, żeby była dodatkowa opłata. No chyba, że będzie coś na zasadzie, o, zapłać $5, kurde, i będziesz miał tam suba czy coś. Nie wiem. To wiesz, można sobie, kurde, tutaj gadać i gadać na ten temat. Są zwolennicy gdzieś tam teorii, że będzie to free to play, są tacy, którzy mówią, że będzie buy to play, czyli tylko raz kupujesz i już grasz sobie na vanilla. Są tacy jak ja, którzy mówią, że po prostu to będzie w ramach abonamentu i tyle, masz aktywny abonament, to grasz. Witam, czekam z niecierpliwością na nowy materiał na twoim kanale, dzięki za dobry content, pozdrawiam. A, dziękuję bardzo Mateuszu, bardzo mi miło, witam. Miłego czekania. Czy jestem dalej przeziębiony, Johnny? Troszkę jestem, ale już jest trochę lepiej. Już jest trochę lepiej. Jak myślisz, kiedy wyjdzie 735? 735 prawdopodobnie wyjdzie gdzieś... No nie liczyłbym tutaj, że wyjdzie wcześniej niż po nowym roku. Myślę, że tutaj to patrzymy na premierę w styczniu, lutym ewentualnie. Styczeń, lutym myślę, że będzie premiera tego. A następnie będziemy mieli do premiery dodatku... Trochę po tak trzeci kwartał roku 2018, więc trochę czasu jest, no. Te nowe levelowanie już jest, na oficjalnych serwerach nie, natomiast na serwerach testowych jest. Już testowałem, na kanale masz moje takie opinie mniej więcej na ten temat, jak to wygląda. Ale jeszcze będę wstawiał parę rzeczy, więc jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, tak. Muszę iść do fryzjera, Nexus 2K zawsze. Tak jest. Kiedy Destiny albo Alex? Alexa już skończyliśmy. Destiny? Nie mam pojęcia. Ja to tak jakoś tak nie ciągnie mnie, szczerze mówiąc. Cześć Marciaszku, cześć wszystkim. Czy warto wylevelować jedną postać na 110, a potem stworzyć drugą i nią grać? Teoretycznie tak, bo mając już postać na 110 poziomie, warto też jeszcze troszeczkę na niej pograć i ją doprowadzić do takiego stanu, żeby móc wysyłać na przykład misje chociażby naszych followerów, bo można fajny gold zgarnąć, czyli grasz sobie na drugiej postaci, a ta pierwsza postać zakapowana na maksymalnym poziomie najzwyczajniej w świecie zbiera tobie gold, tak? Czyli wysyłasz misję tam po 1000 golda z bonusem, bo jeżeli przebijesz tam procentowo tam o kolejne procenty ponad stówkę, to masz dodatkowy tamten, więc praktycznie 2000 golda za nic nie robienie codziennie, nie? To jest. Kenny, to już słabą emotkę używasz, teraz już jest inna lepsza emotka, kurde.
Kiedy będzie otwieranie skrzynek w WoWie? Jezu, nasz piękny rynek jest taki świetny, że ja bym się nie zdziwił, jakby kurde w którymś momencie wstawili skrzynki do WoWa. Umarłbym, słuchajcie, ze dwa razy. Ale wiecie co? Cieszyłbym się, bo ja bym wtedy mógł zostać kurde YouTube'owym śmieciem otwierającym skrzyneczki. Wiecie, bym wydał, zainwestowałbym w kanał, wydałbym 1000 zł na pierwsze skrzynki i mi się tyle by zwróciło, że mógłbym później zrobić odpowiednik za 2000 skrzynek i tak dalej, tak dalej, aż stałbym się bogaty. To jest myśl, żeby tak coś zrobić, nie? To jest myśl, kurde. Przecież są skrzynki, no są jakieś tam skrzynki, kurde. Powinienem robić te opening skrzynek z Garizonu. O kurde, to by było. Cześć, Fallen Mati, siemanko. Czy robiłem nowy raid? Jeszcze nie robiłem, niestety nie miałem jeszcze okazji. Ale zrobię, spokojnie. Na razie chcę tak, ciągniemy tego maina, kurde, chcę jak najszybciej ogarnąć go. Zapiszmy się na Lich King Dungeon. The Lich King must fall. Jak mi znajdzie Utgard Keep, to wychodzę, słuchajcie, autentycznie, ja nie będę tak się bawił w takie rzeczy, kurde. Jep, jak te fist weapony wyglądają, kurde. No to tutaj to rzeczywiście szybko mega tutaj rozpieprzamy to wszystko. Może jeszcze nie mogę się przyzwyczaić. Ostatnio na PTR-ze graliśmy i powiem wam, że zabijanie mobów trwa może nie, że tak długo, ale jest bardziej wymagające i tak powiem wam, że teraz tak szybko zabijając moby, tak tnąc przez nie, to aż po prostu aż dziwnie bym powiedział. Pozabijane, właśnie na dole. Utgard Keep, no kurde, nie wytrzymam, wychodzę. Czemu Raid City of Triumvirate można robić tylko raz dziennie? Ale to znaczy raid? Chodzi ci o instancję. Jest instancja City of Triumvirate. No bo to jest instancja mityczna, mitykowa. No. Nexuro, kurde, Utgard Keepu. To jest po prostu tak niemożliwe, że szok. Jak tam w szkółce? A spoko. Dzisiaj miałem na 9:00. Pierwszy WF, więc odpisałem majce od mojego kolegi. No. Ale ten. Facetka wzięła mnie do odpowiedzi na Polaku. I kurde, dostałem. Jak się mówi na jedynkę? Bo my mówiliśmy, że dostałem gałę. To brzmi trochę też nieciekawie. Ojej. Jak to jest? Pałe piste. Szczała, dostałem szczała. Jezu, kurde. Jakie terminy, kose? Shit. Dostałem. Ale kurde, wulgarni wy jesteście, widzicie? Nas było, dostałem gałę, nie? A kurde, u was jakieś tutaj pipcze, nie? Wytrzymam. Bombę, dostałem bombę. Shit, no nieźle. Mam 4 pipy z Polski. Ale wy jesteście niemili, kurde. No, jakie to pokolenie, kurde, wulgarne. Ugarnę jak nic. Jedynkę. Dostałem jedynkę, tak jest. To jest, kurczę, bardzo poprawnie. Tylko wytrych tutaj mi tak coś napisać. Tylko wytrych jest na tyle porządny. Dostałem kosę w gimnazjum. Shit, no. No nieźle, ale to czekaj, bo to tak się mówi. My tak nie mówiliśmy na tym. Mówiliśmy matma po prostu, nie? Ale wiem, że kurde mówią tam coś na zasadzie majca, kurde. No dobra. Powiem wam, że dzisiaj, moi drodzy. Ojej, Fallen Mati. Za miesiąc przybijam z tobą piątkę. Fallen Mati, kurde, dziękuję ci bardzo. 4 miesiące z rzędu, kurde, kłaniam się nisko, dziękuję bardzo. 4 lata, słuchaj, 4 lata suba. No powalony, dziękuję. Wiesz, moje motki zabierz się na końcu internetu. No i dziękuję bardzo, panie upadły Mateuszu, co ciągle pracuje, kurczę. Zabiegany ten nasz Fallen Mati, kurde. Ale dla ciebie specjalnie, zobacz, dzisiaj streama zrobiłem. Zobacz, zawsze było tak, że Fallen Mati przychodzi z tych. O nie, bo ja muszę już iść, bo idę do pracy. No widzisz, teraz mamy dużo czasu ze sobą. Majma, a nie majca. No dobra, majma, no kurde, dobra. No, duża różnica. Zrypany termin i tyle. Ta majca się mówi. Majca, bo majma, majfa. Boże. Ale żeście sobie wymyślili, kurde. Aście sobie wymyślili. Facetka stawia dwoja, to by. Shit, no nieźle. W każdym razie dzisiaj jeszcze udało mi się uruchomić jedną rzecz i będę chciał wam pokazać tak ekskluzywnie na streamie.
Pogramy sobie tym. Znaczy pokażę wam, znaczy zobaczymy, bo ja tam nie umiem tego do końca obsługiwać, ale jeżeli byście oczywiście chcieli na chwilę wskoczyć, to pokażę wam Voidelfy i w ogóle wszystkie nowe Allied Races, jakie mają animacje, jak to wszystko wygląda, jakbyście chcieli. Bo dzisiaj właśnie to ogarnąłem sobie i powiem wam, że no jest kustomizacja postaci, można sobie pobiegać i tyle, nie? No tam dużo nie można jakoś tam specjalnie zrobić, no ale po prostu jakbyście chcieli zobaczyć, jak wyglądają te postaci. Ja wyglądam naprawdę zajebiście i powiem wam, że wow, aż się po prostu, aż oblizałem się, słuchajcie, jak mówię, wow. Więc zobaczymy sobie za jakąś chwilkę najwyżej. Jeszcze tylko tutaj postaramy się chociaż parę tych questów porobić i zobaczymy. Czy będę dzisiaj grać na serwerze testowym? A czy nie wiem, czy będę grał dzisiaj na serwerze testowym per se. Na pewno zagram na takim jednym kliencie, można powiedzieć, gdzie mam po prostu odpalone Allied Races. Jednak nie idę spać. Co ty chciałeś, kurde, iść spać o 16? No chyba, że miałeś nockę, to wtedy rozumiem ciebie jak najbardziej, mówię. Dobra. Czy koleś się nazywał... A Boże, nie, myślałem, że koleś się nazywał Kaleson, a się nazywa Drakeson. Nazywa się Kaleson. Shit, no widzicie. Widzicie, jak źle mi się przeczytało, kurde. Jak tam ci się podoba skalowanie? Znaczy, jak podoba ci się levelowanie tam i skalowanie? No moim zdaniem jest po prostu przegenialnie. Dzisiaj jeszcze może na serwerach testowych chciałem zrobić instancję, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że może z wami udałoby mi się przejść, bo ostatnio miałem problem ze znalezieniem insty. Ale chciałem przetestować jeszcze instancję, bo ponoć na Reddicie czytałem, że instancje są fajne. Że instancje znowu są trudne i na przykład walki z bossami czy straszem, to wszystko wygląda właśnie bardzo tak... Tak, może nie, że klasycznie, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Stąd też chciałem sobie przetestować, jak będą wyglądać skalowane instancje, czy rzeczywiście są trudniejsze, czy fajniejsze i tak dalej, i tak dalej. A czekajcie, co ja tu muszę zrobić? Cannonball, a to musimy cannonballe tutaj gdzieś poznaleźć. Poznaleźć, tak. Wystrzelili jakiś ten... Wystrzelili mnie tutaj jakieś kurde rzeczy. O Jezu, kurde, dobra, czekajcie chwilę. Zaraz zobaczymy, bo tutaj... czy my idziemy na ten... A, bo to tips mnie dodaje, zaraz zobaczymy. Który ma poziom? 75. Mam jeszcze 25 min... Właśnie z tipsem, może przejdziemy się jeszcze też na jakieś instancje za chwilkę, przy okazji. Co tak wcześnie, a czemu nie? A czemu jeszcze jak? Coulson, tak. Siadaj, Coulson! Tak jest. Jakieś filmy poza tym mogą... Przez Draneikę. No, Draneika to będzie, kurde, znaczy... Wiecie, z czym mi się kojarzą Draneiki? Draneiki kojarzą mi się ze starszymi kobietami. Takimi, no nie wiem, wiecie, jeśli chodzi o moją gildię kiedyś, bardzo dawno temu, jak jeszcze rajdowałem na Xramas, mieliśmy taką dosyć zgraną, fajną ekipkę. No ja byłem wtedy młodym chłopaczkiem, opowiem wam teraz moje gildyjne opowieści i generalnie mieliśmy właśnie tam też taką, jak to w każdej gildii bywa, jest i kobieta, I ta kobieta jest z Anglii. Zaraz, kurde, się okaże, że kurde, ktoś będzie znał ją czy coś, ale będzie przypał. Może nie powinienem opowiadać. No w każdym razie, o co chodzi? I ona była starsza. Taka, może nie, że babcia, tylko taka, jakbym to mógł określić, miała głos kobiety, która jest taką przedsiębiorczą kobietą po trzydziestce. I... To jest dziwne określenie, zdecydowanie. Ale taka, no. I była z Wielkiej Brytanii, więc miała takie, wiecie, British English, taki, oh, would you like a glass of water? Kurwa, nie. nie wytrzymam, po prostu jak ja, triggeruje mnie zawsze, jak ja słyszę, kurde, ten angielski taki. Więc tak, i ona grała, uwaga, szamanką Draneiką.
Szaman Kadraneika, więc już wiecie, że to nie przypadek. I każdy do niej smalił cholewę w gildii. Znaczy, oprócz mnie, bo ja byłem za młody. Mnie interesowały bardziej, kurwa, szkieletowe smoki, safirony, niż, kurde, jakieś tam kobiety. I takie było, ale była ona dla mnie jak taka mama w sumie, kurwa. No, dosłownie, no tak bym to określił. Ona mogłaby być moją matką, prawdopodobnie. I tak trochę mnie traktowała jak takiego synka. Jezus, miałem mamę w World of Warcraft. God damn it, okej? I właśnie ona tak sprawowała taki patronat nade mną, ale ogólnie tak nad wieloma osobami. Taka, mówię, taka była taka mamiczna. I pamiętacie, jak ja ten... jak ja mówiłem, opowiadam wam moje przypałowe historie z World of Warcraft, gdzie w skrócie tam właśnie w tej gildii wstawialiśmy sobie zdjęcia siebie, czyli był taki po prostu forum post, o, jeżeli chcecie tam wstawić zdjęcie, żeby było wiadomo, z kim gdzieś tam gramy, to możecie to zrobić, nie? I ja właśnie wstawiłem takie zdjęcie i tam akurat w tle miałem KitKata i każdy ze mnie cisnął bekę, że o, KitKat, ha, tak. To opowiadałem o tym, jak piszecie moje najbardziej przypołowe historie w World of Warcraft, coś takiego, to na pewno znajdziecie. I właśnie ona też wstawiła tam zdjęcie, tylko nie zgadniecie, jakie zdjęcie ona wstawiła. Wstawiła zdjęcie swojej stopy! Swojej stopy, mniej więcej od kostki w dół, i ona na kostce miała tatuaż. I każdy był taki super sexy. I wiecie, i to było najdziwniejsze, co mnie w życiu spotkało. Wiecie, wchodzimy i ona miała nick Immaculata. Czekajcie chwilę, ja to sobie napiszę. Immaculata. Ciekaw jestem, czy ona ma jeszcze gdzieś postać, zaraz zobaczymy. Wow, armory. Kurwa, jak pójdziecie i zrobicie mi wiochę, ja was wszystkich po prostu pójdę i zabiję. Po tylu latach okazało się, że jej World of Warcraftowy synek, kurde, jest 22-letnim 16-latkiem, kurde, którego ogląda dużo ludzi, nie wiem z jakiego powodu. Immaculata. Nie, to nie jest ona. Immaculata? Immaculata. I no niby jest taki nick, ale to nie jest chyba ona. Dobra, może to i dobrze, że ten coś ten deseń, Immaculata. I od tamtej pory, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że Draneiki kojarzą mi się tylko i wyłącznie ze starszymi kobietami. I to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się trafiło. To tam później też w historii zawsze mi się trafiały Draneiki. Jeżeli chodzi o Draneiki, to grały nimi właśnie dorosłe kobiety. I czy to jest jakiś taki ten, czy to jest znak, że ja chcę być kobietą dorosłą? Może. A mi fetysz stópek. Więc tak to było. Tak to było. Ja nie miałem żadnego fetuszu na stópki. Dla mnie to było bardzo dziwne zdjęcie. I tak mówię, what the fuck, czemu ona to wstawiła? I pamiętam, każdy ją prosił i błagał. Mówi, weź, wstaw jakieś zdjęcie i tak dalej. I ona zawsze mówiła, że nie pokaże. Ale wstawi zdjęcie swojej stópki i pokazała stópkę. Ja mówię, kurwa, kobieto, teraz jak sobie tak patrzę z perspektywy czasu, to przecież często łatwiej jest dostać zdjęcie twarzy niż czyjejś stópki. No jeżeli bym powiedział do jakiejś dziewczyny, która jest teraz na czacie, cześć, a może wysłałabyś mi zdjęcie stópki, to wysłałabyś zdjęcie stópki? Wydaje mi się, że chyba byłoby łatwiej pokazać ryja niż stópkę, bo to już zahacza jakieś takie dziwne, no... No, wiecie, no i właśnie, i tyle. Straszne rzeczy się dzieją tutaj, kurde. W każdym razie, tak jest, tak właśnie mi się Draneiki kojarzą. Więc Draneiki to bardzo dorosła rasa. Więc zaraz mógłbym opowiadać, kurde, a z czym się kojarzy Worgen? Jezu, ja mogę wam opowiadać, z czym mi się wszystko kojarzy, kurde. Jakby mam takie stereotypiczne, kurcze, jakby stereotypy u mnie sięgają. Wszystko, kurde. Zaci stópki. Nie, dziękuję. Ja nie chcę waszych stópek. To jest tylko wyłącznie przykład. Mi Draneiki kojarzą się z wrednym Guildmasterem. Boże, jak ja go nienawidziłem. O Jezu. Jak ja go, kurde, nienawidzę. Co z nowymi animacjami Warlocka? Mają się pojawić, ale dopiero w nowym dodatku. Moja stopa jest przeznaczona do głaskania psa pod biurkiem. Ten to ma dobrze, ale bym chciał być takim psem pod twoim biurkiem. Powiedział napaleniec z czata.
Wiesz może jak szybko zdobyć repę w Suramar? Robić questy, mój drogi. Nie dość, że kampanie, to jeszcze world questy. Tyle. I tyle, poka bydluka. Co zrobić, żeby przekonać rodziców do płacenia abonamentów w WoWie? Wiesz co? No ja już zrobiłem już taki film, nie wiem czy oglądałeś mój taki film. Czekaj, mam nadzieję, że nie nazwałem tego filmu coś na zasadzie jak zmusić rodziców do ten... Nie bądź pieprzonym szantażystą, po pierwsze, musisz być miły i to ma być dla ciebie nagroda. Musisz to jakoś tak ogarnąć, taki ogarnąć rzeczy. Ale już robiłem na ten temat film, jakby właśnie tutaj... zaproponować rodzicom delikatnie, żeby ej, płacicie mi za WoWa. No jaki to hentai. No no, kurczę, możliwe, że trochę tak. Tak prosił o stópki, ja nie chcę na to patrzeć, ja na to nie będę patrzeć. O Jezu, questlog jest full. How? It's not remotely imaginable. A bo jeszcze mam z manatą psów questu, no tak. Czego mógłbym się spodziewać? Bing, bing, bing. Tam u góry jest historia twoja. O Jezu, panie Adrianie. Gdzie ja mam to znaleźć, tę twoją historię? Teraz będę scrollował i scrollował. Chcesz wiedzieć jak... odjebać manianę na Niemcu z facetką w... pomimo równouprawnieniu. Facetka kłóciła się ze mną 30 minut. Jakie kobiety to nie są? Hehe, dostałem 3 uwagi. Zasada numer 1 prawdziwego dżentelmena. Nie kłócisz się z kobietą na temat jej praw. Bo jeżeli kobieta uważa, że nie ma praw, no to nie wiem. Trochę smutno. Kurde łemać, no co by tu powiedzieć, no. Teraz ja się zaraz przez ciebie wkopię. Ja nie rozmawiam na takie tematy, okej? Okay? Kobiety są piękne, ładne, fajne, bardzo mądre. I w odwrotnej kolejności, żeby nie było. I tyle, tak jest. Kobiety są super. Chociaż są okrutne. Niemożliwe. Nie. Jesteście po prostu... jesteście straszni. Nawet... Nie mam nawet jak opisać wasz kurde ten... Sakram. Twoich głosów w moim życiu. Oglądałem live'a na YouTube, ale to nie to samo. Ojej. Jeżeli komuś zaczyna brakować Nexusa w życiu, to tylko dobrze o mnie świadczy, tak mi się wydaje. Tylko dobrze o mnie świadczy. Stałem po sobie dobry smak. Czy ja wywaliłem właśnie wszystkie questy, kurde, z Hollingfjord? Ja wywaliłem właśnie wszystkie questy z Hollingfjord, które chciałem zrobić. Ale, ja cię. Jako kobieta szanuję Nexusa. Ojej, dziękuję. Ale miło. Super. Ench czy Ele? Wiesz co, to jest aktualnie enhancement, ale jeszcze nie wiem, jakim będę grał. Nexus, załóż okulary, bo wyglądasz jak 16-latek tym razem poważnie. Cześć. Cześć, siemanko. Cześć. O Jezu. Że wyglądam jak 16-latek w okularach, tak? Znaczy, bez okularów wyglądam jak 16-latek. Kurde, ktoś mi każe założyć okulary, zawsze było zdejm to pedale. Uważaj z tym. Z tym określeniem walenia pani kurde z Niemca, bo może być trochę ten enchantment i mieszamcment. O mój Boże! Jezu, te polskie określenia na te niektóre speki, na przykład cement. Na enhancement mówi się kurwa cement. O mój Boże! Ja bym powiedział kurwa na elemental zaprawa murarska. Nie wiem, kurwa. Super. Na protection mówimy żelbeton. Cement. Mieszam cement. Cement, kurwa. No i tutaj, kurczę. Co my tu mamy? O Jezu, to jest ta creepy grota. Creepy grota. No, musiał sobie zaraz zamówić jakieś jedzonko. W każdym razie... no... Ono tego elementala by powiedział, kurde, turbo gumę na pawarka. Rogal. No rogal, no gram rogalem, no kurde. Wiecie, te questy są najlepsze, czekajcie. Slap? Czekajcie, nie, bo kurwa uderzyłem mi tego.
Whistle? Nie, nie chcę go kurwa podry... O mój Boże, Draneika, weź się uspokój. Czekajcie, co ja to muszę zrobić? Coś tu trzeba było wpisać. Kill them all. To jest creepy. Send me packing. Raise. A. Przepraszam. Zapowietrzyłem cię. Kill them all before they kill you. To jest creepy, to w ogóle jakieś dźwięki są dziwne. Whispering Gulch Gam. Wydaje mi się, że tutaj to jest coś na zasadzie jakiegoś Saronitu i jakby to tutaj miejsce, znaczy to miejsce jest bardzo mocno związane z Old Godami. Tu można usłyszeć od czasu do czasu właśnie jakieś tem. Właśnie jakieś no dziwne dźwięki, jakieś tam wiecie, szepty i tak dalej, starego boga. Prawdopodobnie tutaj to chodzi o Yogg-Sarona. Musiałbym doczytać odnośnie tego miejsca, o co tu chodzi, zoofilia po całości, no nie? Gdzie wysłać zdjęcie? Nie wysłałem żadnych zdjęć stóp, ja pierdzielę. It was your fault. To była twoja wina. Pierdzielę, powiem wam tak z perspektywy czasu rzeczywiście te niektóre wypowiedzi starych bogów zdają się być takie mega creepy i takie prawdziwe trochę. Dlaczego postanowiłem zmienić maina? Jakoś tak mi się po prostu podoba. Nie mam pojęcia. Po prostu. Tak już padliśmy na pomysł, że to będzie fajny pomysł. No nie wytrzymam. Spell not learned. You will learn that no king rules forever. Ulvi pisar, ja garogę, wysz. Dobra, rajse. Boże, to jest jeden z tych questów, gdzie trzeba wpisać komendę autentycznie. To jest procent graczy, którzy ukończyło tego questa, jest pewnie tak niski, że szok. Ludzie nie wiedzą, co z tym robić i mówią, dobra, pierdziele, po prostu tego nie zrobię i tyle. Rodzice nie muszą się martwić o swoje 16-letnie dziecko, dopóki nie zacznie grać female Draneiką. Dajcie mi grać, kim chcę, okej? Okay? Draneiki są naprawdę spoko, kurczę, no. Co mogę powiedzieć, no? Co mogę powiedzieć? Są atrakcyjne, no. Oczywiście. Dobra, zaraz zrobimy sobie krótką przerwę. I przejdziemy sobie, pokażę wam te Voidelfy i tak dalej, co wy na to. Tam jest High Mountain Tower and Voidelf. Nightborn i tak dalej. Nightborn ma zajebistą jedną animację, zresztą zobaczycie, kurde, jest po prostu tak świetna, że szok. Dobra, raz. Questy porobione, coś tu jeszcze musimy zrobić? A, bo tu musimy te raise'ować, kurde. Rise! Rise up! Rise! Into the ass of elves! Ej, czy ten i... oj, what the fuck? Czy on znikł i się pojawił, czy on się po prostu zakamuflował, go nie widziałem? Raise. No? Halo? Raise. Raise. What the fuck, czemu te moby tu się pojawiają? Przecież to jest jakieś creepy, creepongo. Rise and shine, bitch! We're going to Disneyland! Grałem może w Iona? Jak tak, to jak porównujesz do... Wowa, pozdrawiam jej gry. Panie Ruki, dziękuję za luca, to jest raz. A dwa, czy ja grałem? No grałem, no, ale... Znaczy nie nazwałem tego graniem. Ja odpaliłem po prostu grę i wyłączyłem ją w momencie, jak usłyszałem, jak postać bije. W momencie, gdy usłyszałem orgazmiczne takie dźwięki uderzenia, tylko... A to tak mówię, oh my fucking god. Jakoś tak, nie wiem... Jakoś tak nie spodobała mi się gra. Naprawdę, ja może zabiłem z 2-3 moby i włączyłem grę. I wiem, że może trochę pochopnie oceniłem, ale tak coś czuję, że to nie jest gra dla mnie, naprawdę. Nie mówię, że jest zła, nie mówię, że jest najgorsza. Ale prawdopodobnie nie jest po prostu dla mnie. Raise i jeszcze jednego... Raise. Raise... Show Tusk Meat. A dobra, to musimy mięsko Show Tuska ogarnąć. Za chwilę to zrobimy.
Są osoby, które lubią coś takiego. No nie wiem, no ja na przykład, ja nie zaliczam się do grona tych osób. Ja nie, zdecydowanie nie. Dobra. Watch your back. Dobrze. Oddajemy jeszcze te kuściki. Hopsa. I tu gdzieś jeszcze powinien oddać questa, czy nie? Czy tam? Czy tu? Czy to? Dobra. Okej, dobra. Zrobimy sobie, moi drodzy, 3 minutki przerwy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten miesiąc, czyli miesiąc grudzień, mam załączony program dodatkowych reklam, dzięki którym mogę zarobić, jak to Twitch mówi, 50% więcej! Więc robimy sobie, moi drodzy, chwilową przerwę. Ja za chwilę wracam, puszczam reklamki. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to jak najbardziej możecie wyłączyć AdBlocka, czy co wy tam tak naprawdę macie. Reklamki! I za chwilę wracam. Zamówię sobie jedzenie, wracamy i pokażę wam wszystkie nowe Allied Races, które są dostępne na patchu PTR, znaczy na patchu PTR, boże, na PTR-ze patcha 7.3.5. Za chwilę wracam, nalejcie sobie coś do picia i zaraz gramy dalej. Joink! Czekajcie, które to jest przerwa? To? Nie, to... O, zaraz wracam.